Siemanko, kurwie. Siemano, z tej strony Olek, a.k.a. Buza, a.k.a. Świnia. Dzisiaj pokażę wam modyfikację do Minecrafta z wącą się... Fuck? Dziś pokażę wam modyfikację, która pozwala wam się zmieniać w dowolnego potwora, w jakiego byście tylko chcieli. Na przykład... Świnie! Aby zrobić to, potrzebujemy dwóch bądź trzech różek. Jak wolimy. Do stworzenia pierwszej potrzebujemy zaledwie czterech kości, dwóch strzałek żelaza, dwóch jasnowłów i jednego zgniłego mięsa, które układamy w dokładnie takiej kolejności, jak przedstawiona na ekranie i dzięki temu otrzymujemy... Oh shit, zamieniłem się znowu. I dzięki temu otrzymujemy pierwszą różkę, która zwie się... Shape Shifting Bone. I dzięki niej zamieniamy się w dowolnego potwora. Oczywiście kolejność nie jest przypadkowa, tylko leci naokoło. Na przykład w tym momencie jestem Creeperem, teraz znowu jestem Endermanem. I jeżeli znowu chcę być Creeperem, to znowu wracam do Creepera. Oczywiście każdy potwór potrafi zrobić na przykład tak. Nie tak. Tak. Ups. No właśnie, każdy mob sobie lubi czasem pierdzielność, dlatego właśnie powstała i druga różdżka, która na przykład daje nam efekt... Tylko żeby teraz nic nie rozpieprzyć tak konkretnie, przełączmy się o na przykład na spoka, możemy napierdalać. Ha! Nie trafiłem. I tworzymy ją w następujący sposób. Shape Shifting Bone i do tego płomienna różka, a.k.a. Blaze Rod. I układamy oczywiście w prostej kolejności, chyba już wam znanej, jedno nad drugim, jedno pod drugim i powstaje nam Shape Shifting Ability Bone, czyli różka umiejętności. W przypadku na przykład takiego moba będziemy również napierdzielać, tylko coś się zjebało i nie zadaje damage'a. What the fuck is that? Ale istnieje również taki wał jak właśnie ten. W tym momencie jestem sobie Iron Golemem, a teraz przyłączę się na Nietoperza. Nietoperz widzi wszystko więcej w czasie nocy. Mamy również umiejętności takie jak u Dragona, które już pokazałem. Kolejnym jest... Jak się ten mob zwał? Nieważne. Przy zwykłym playerze chyba za dużo nie możemy, ale możemy zamienić się w Herobrine'a. Przy świni wyrzucamy sobie po prostu żarcie. Mowca wyrzuca nam wełnę. Kurczak, to i tak dalej. Kurwa, znowu! Gastro spieprza wszystko po kolei. Pajączkiem możemy sobie rzucać wszędzie pieprzoną pajęczynę, z której potem nie możemy się wydostać. Kotki, rzucałem kotki. Potem mamy... O, tego kurestwa nie cierpię. Tym możemy rzucać jeszcze więcej małych kurestw, których też nie cierpię. O, czarny tusz. Ambitnie. No to już chyba sprawdzałem i widzimy. Enderman ma zajebistą umiejętność, może się skurczybyk teleportować, gdzie chcemy. Ciąg. Oj, jaka fajna ciąga! Tylko teraz się nie mogę wydostać. Dobra, wracamy. Słaby zasięg ma. Okej, jestem. Teraz mamy Snowmana, który oczywiście wszystko zapieprza w czymś białym. I rzuca śnieżkami. A tego to... A masz kotek! Normalnie jak za czasów pierwszych patrzy, znaczy modów, pierwszych wersji, o, kiedy można było napieprzać tak jak dziki dzik tymi strzałkami. Dobra, tutaj mamy... Oj! Blaze Rod! No, czy wszystkie moby muszą tak strzelać? O, ten jest normalny. Możemy się tylko zamieniać w Figmana i zombie. Ups. Co ty robisz? Shit! Nic dobrego! On rzuca itemy. Jak? No i dobra. Pierwsze umiejętności w tym momencie. Przechodzimy do ostatniej skrzynki. Ostatnia skrzynka jest to magiczna skrzynka, ponieważ... Nic z niej kurwa nie ma? Ostatnia skrzynka jest magiczna, bo tutaj jest 6 sztuk ulubionego mindfagowego surowca, czyli diaksu. Diaksy te przydadzą nam się wraz ze sztabką złota i podstawowym Shape Shifting Bone'em do stworzenia takiej oto po co aż 4 złota. Bez takiego rozmachu. Do stworzenia ostatniej różdżki albo kości, no w tym momencie jest to już różdżka Original Shape Shifting Rod. Original Shape Shifting Rod przydatnie jest do tego, gdy nie chcemy lecieć naokoło niczym T-Rex z Toy Story i wybieramy sobie od razu moba, którym chcemy być. Oczywiście lista ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23 potwory, z czego większość
Znaczy, niektórych. Znaczy, nie wiem. Fail! Dziękuję za obejrzenie także wyjątkowego filmu. Dobijmy do 10 tysięcy łapek w dół, oczywiście, poproszę. I kurwa, powiem wam tak, ale te mindfucki to się nie narobią przy tych wszystkich modyfikacjach.